W internecie i nie tylko poznasz zapewne mnóstwo sztuczek dotyczących tego jak pewnym siebie wyglądać podczas przykładowo prezentacji, jak być pewnym siebie w pracy, podczas prelekcji itd. Usłyszysz tam zapewne masę wskazówek dotyczących tego, żeby się poprawnie wyprostować, ręce złożyć tak a nie inaczej, zachować taką a nie inną mowę ciała. I to jest wszystko oczywiście super, ale największa pewność siebie pochodzi z znajomości tematu, z wiedzy i doświadczenia. Nie da się w 100% udawać, że na czymś się znasz, jeśli się na tym nie znasz. Ludzie to wyczują i ty podświadomie czujesz, że ludzie to wyczują, przez co spada twoja pewność siebie. Niestety to jest proste, jak budowa cepa. Jeśli chcesz wyglądać pewnym siebie podczas prezentacji jakiegoś tematu, czy czegokolwiek, co robisz, to musisz się po prostu na tym znać. Dlaczego profesorowie na studiach, którzy opowiadają od 20 lat ten sam temat, tak pewnie i płynnie im to wychodzi? Po prostu go znają na wylot. Więc jeśli się do czegoś przygotowujesz, to po prostu zrób gigantyczny research. Nabierz mnóstwo doświadczenia do tego. Oczywiście nie da się tego nabrać w jeden wieczór, i wszystko zależy od skali, której właśnie potrzebujesz do tego, aby jutro czy pojutrze wypaść pewnym, pewna siebie. Ale rozumiesz, o co mi chodzi. Im więcej wiedzy i doświadczenia, tym większa pewność siebie. Do następnego. Cześć.